witam Was bardzo serdecznie w Koniecznikku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was vloga. Zapowiada się naprawdę bardzo fajny tydzień, ponieważ jedziemy do Arłamowa. Bardzo się z tego cieszę. Ubrałam się jak na razie tak naprawdę luźno, ponieważ mam taką bluzę z Peleny Lala, takie jakieś leginsy z 4F i buty moje ukochane. Zaraz Wam pokażę, bo tutaj je mam. Także taka dzisiaj luźna stylizacja na drogę. Jestem jeszcze trochę niewyspana, ponieważ wcześniej wstałam. Jak na razie na dworze pada, ale podobno już jutro i pojutrze ma być ładniej. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Kochani, przepraszam za moje nieogarnięcie, jesteśmy już na miejscu w Arłamowie. Zobaczcie, jaki mamy śliczny pokój, jest ze mną Julka. Hello. Pewnie później Wam się pokażę, albo już jutro, bo naprawdę jesteśmy dosyć zmęczone po podróży, mimo tego, że jechałyśmy jakieś 2,5 godziny około, więc dosyć mało, ale bardzo się cieszymy, że jesteśmy właśnie w tym miejscu, bo jest naprawdę prześlicznie. Widok mamy na Bieszczady, tutaj jest nasza walizka, później się ogarniemy, pójdziemy na kolację i mam nadzieję spędzimy sobie fajnie wieczór. Tak się prezentuje nasz pokój po wejściu. Tak to się wszystko prezentuje. Tutaj jest moje łóżko, tutaj jest Julki. Nasi rodzice mają osobny pokój. I mamy przepiękny widok. Tutaj jest basen, jacuzzi. Tam jest też jedna restauracja. Tutaj jest też druga. No i cały hotel, który jest przepiękny. Bardzo duży, jak na razie jest taka mgła. Jest dzisiaj również delikatny wiatr. Trochę padało, ale podobno jutro ma się już rozpogodzić. Wracamy do pokoju. I tutaj jeszcze jest toaleta, ale tam jest Julka. Tutaj oczywiście prysznic i umywalka. I tutaj oczywiście lustro. Julka się maluje i będziemy lecieć na kolację. Tak jak Wam mówiłam, ja jeszcze muszę się ogarnąć, bo po podróży nie wyglądam za atrakcyjnie. Hej kochani, właśnie wróciłyśmy z kolacji, jak Ci się podobało? Bardzo, bardzo dobrze. Tak, bardzo smacznie i jak na razie na wielki plus, jeszcze jadłyśmy fondanta czekoladowego. I był przepyszny, teraz idziemy na basen. Ten strój akurat pochodzi z H&M-u, bo wiem, że będą pytania. No i co, lecimy na basen, mam nadzieję, że będzie fajnie. Hej kochani, jesteśmy właśnie na basenie na dworze, nie wiem czy mnie słychać, trochę wiatr wieje, ale idziemy na basen na dworze i podobno woda jest ciepła, bo aż tak paruje. Julka, dobra, poczekajcie, bo mnie smyka zimno. Ej, gdzie ja mam zostawić to? Czekaj, nie wiem. Bardzo się boję o to i bardzo mocno trzymam moją kamerę, żeby jej nie upuścić. I trzymam kciuki, żeby to się nie stało, ale mnie prąd wiezie na tą stronę. Kochani, takie rzeczy tylko u nas niesiemy, wszystkie rzeczy, w tym mój telefon, który chyba nie jest wodoodporny i Julka. Julka z butami, ręcznikiem. No i płyniemy, żeby przepłynąć
przez taką tą, bo nam się później nie chce wracać. Więc pozdrawiamy, ja tak się boję, że zaraz coś mi upadnie. Szczególnie boję się o telefon. I aparat w sumie też. I zobaczcie na Julkę. Poczekajcie. Wow! Ale echo! Kochani, już będę się z wami żegnać. Jest już wieczór. Jeszcze mam trochę mokre włosy. Widzimy się jutro. Buziaki. I'm your limbo, you're my intermission. Just look at the state we're in. I breathe you in and I can tell. Hej kochani, dzisiaj jest kolejny dzień, poniedziałek. Zobaczcie, jaki mam ładny widok. Niestety nadal panuje mgła, ale mam nadzieję, że niedługo zniknie. I już patrzę się na ten basen na dworze i mam ochotę już do niego wskoczyć, bo woda jest naprawdę bardzo ciepła, jak wam wczoraj mówiłam. Nie wiem, czy było mnie słychać w ogóle, bo wczoraj byłyśmy z Julką na basenie. Idziemy na śniadanie, jest dosyć wcześnie, bo chyba godzina 8:30. Więc bardzo się cieszę, że udało nam się tak wcześnie wstać. Pójdziemy na śniadanie, tam sobie trochę pobędziemy, wiecie, wszystko na chillu, żeby się nie śpieszyć. Tak się prezentuje moja stylizacja na śniadanie, czyli taka bluzka z haftami z Zary, kuloty i tutaj akurat mam jeszcze kapcie te. Kochani, właśnie wróciliśmy ze śniadania i teraz będziemy iść na spacer po okolicy, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Później też idziemy na basen, także będzie fajnie, jak jest taki chłód na dworze i woda jest ciepła, no to super się odpoczywa. I zobaczcie, mgła jest ogromna, po prostu jest biało. Zmieniłam stylizację przez to, że zrobiło się trochę zimniej i idziemy na spacer. Założyłam bluzę z 4F, bluzka Calvin Klein, jeansy są z Zary, mam też bransoletkę na nodze, ale to już od jakiegoś czasu noszę i białe konwersy, także my zmykamy zwiedzić okolice. Zobaczcie kochani, spotkaliśmy kotka, który sobie śpi. Ojejku, jaki słodziak. Właśnie sobie chodzimy, zobaczcie jakie piękne widoki za mną i naprawdę jest super. Idziemy sobie na basen. Julka, gdzie jesteś tutaj? I sobie będziemy lecieć na basen. Jak widziałam przez okno, jest dosyć mało osób teraz na basenie. Wróciłyśmy z basenu, ogarnęłyśmy się. Teraz idziemy zrobić jakieś zdjęcia przed hotel. I będziemy lecieć robić jakieś zdjęcia. Przepraszam was za światło, ale niestety zawsze tak jest w hotelach, że nie ma idealnego światła do nagrywania, ale chyba nikt nie myśli, projektując hotel, o tym, że ktoś będzie tutaj kręcił filmy. No właśnie to jest, nawet do zdjęć moim zdaniem. Ja nie zarzucam temu hotelowi nic, ale ogólnie moim zdaniem w hotelach powinno być nieco lepsze światło, bo tutaj mi się wydaje, że właśnie jest mało lamp po to, żeby jakby się wyciszyć i żeby na noc. Ale nie ma tutaj takiego żyrandola na przykład, no nie ma czegoś takiego. Są tylko takie lampy pojedyncze. Więc no niestety światło nie jest za dobre, no ale już nic nie zrobię.
Zaraz wam pokażę mój outfit, bo wiem, że zawsze są pytania. Trzeci już chyba dzisiaj outfit, bluzka, peleny, lala, takie te spodnie z chlu... Każdy mi zawsze mówił, że źle czytam tą nazwę, ale... Dobra, nieważne. Te takie dresy z tymi kieszonkami, takie, one są granatowe z Zary, bransoletka na nodze i buty NMD Adidas. NMD. Właśnie sobie wracamy, jest tak zimno, znaczy ja jestem w krótkiej bluzce, ale jest zimno. No jest dosyć zimno, jutro ma być już cieplej. I to dziennie tak mówię, jutro ma być cieplej, ale nie no, na serio, jutro już ma być 23 stopnie. Więc... Hiu. Jest godzina prawie 17, więc lecimy na obiad, do kolację. Właśnie wracamy sobie z kolacji i podeszła do mnie moja Witka. Kogo chcesz pozdrowić? Chcę pozdrowić moją siostrę cioteczną, moje dwie siostry cioteczne, Dominika i Hanie. Jeszcze swoje kolegę nagraj. Siemano. Pozdrawiamy i wysyłamy ubiegi. Hej kochani, witam was kolejnego dnia. My właśnie wróciliśmy ze śniadania i zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. Świeci super słońce i jest naprawdę świetnie. Także bardzo się cieszę, że się rozpogodziło. Tak na razie jedziemy na wycieczkę do Soliny. Podobno jest tam bardzo ładnie, także jestem ciekawa, jak to wygląda w realu. Witka, tak. Natalia, tak. Muszę pozdrowić. Pozdrawiam wszystkich kolegów, przyjaciół, koleżanek i całą rodzinkę. Pozdrawiamy, my sobie właśnie na basenie, jak ci się podoba? Super, fajnie jest. Tak, tutaj Julka gra, tutaj poznałam tutaj Anelkę, naprawdę subskrubujcie jej kanał, jest właśnie łosówką. Kochana. Dziękuję bardzo. I fajnie. Nie wiem, czy w ogóle będzie nas słychać przez tą wodę tutaj, przez ten szum. Tak. Ale trzymajmy krzyki. Heja. Julka. Hej kochani, właśnie wracamy z basenu. Było naprawdę bardzo fajnie, ponieważ poznałam moją Witkę i jej rodzeństwo. Było naprawdę bardzo fajnie. I teraz lecimy do pokoju. Kochani, jesteśmy właśnie na dworze, tutaj jest, tutaj jest Natalka. Tak. I kogo chcesz pozdrowić? Pozdrawiam Kornelię Wosię. Pozdrawiamy. Tak, tak. Idziemy oglądać konie. Tak. Idziemy, zobaczcie, jak jest super. Hej kochani, przepraszam za moje nieogarnięcie. Dopiero wstałam, jest jakaś godzina 8, coś takiego. Nie no, może trochę później. I okazało się, że nasza ekipa ze wczoraj mieszka pod nami. Nie ogarniam totalnie światła w pokoju, więc nagrywam na dworze. My się zbieramy i idziemy na śniadanie. Dzięki. A jutro już wyjeżdżamy. No niestety. Akurat tak się złożyło, że Natalka też wyjeżdża. Tak, wyjeżdżamy w tym samym czasie. Thank you.
właśnie wróciliśmy z basenu. Teraz lecimy na chwilę do kawiarni, coś sobie zjeść, przekąsić i później na obiad. Wiem, że to trochę niepoukładane i na początku powinien być obiad i później deser, ale mamy dopiero obiad, o kolację około 18, więc do tego czasu pewnie trochę zgłodniemy, więc coś sobie dobrego wypijemy, lemoniadę, którą bardzo polecam. Jeżeli tutaj będziecie, no to polecam wam lemoniadę truskawkową. Ojejku, strasznie mi prześwietla, także my lecimy i widzimy się później. Hej kochani, witam was następnego dnia. Wczoraj tak dużo się do was nie odzywałam, ale po prostu spędziłam ten dzień tak relaksując się, ponieważ dzisiaj już wyjeżdżamy niestety, ale wyjeżdżamy dopiero tak po południu, także bardzo dobrze. Na razie idziemy na śniadanie, no i niestety było naprawdę super, odpoczęłam trochę przed rokiem szkolnym. Wiecie, ja stwierdzam, że najlepiej tak wyjeżdżać przed samym rokiem szkolnym, bo wtedy tak człowiek odpoczywa i nie myśli jeszcze o szkole. Ten wyjazd był naprawdę super, poznałam świetne osoby, nie spodziewałam się tego kompletnie. Mam nadzieję, że w tym vlogu pokazałam wam trochę, jak spędzałam ten czas. Nie nagrywałam też wszystkiego, no bo wiecie, byłam też trochę tak zabiegana, odpoczywałam i sporo się działo, także nie zawsze wszystko nagrywałam, ale duża część powinna być na filmiku. Będę się już z wami żegnać w tym vlogu, bo dzisiaj już raczej nic takiego ciekawego się nie wydarzy. Będziemy się pakować, no i jechać do Lublina. W sumie powiem wam, że trochę tęsknię już za domem, za zwierzętami. Także już nie przedłużam. Dziękuję wam za poświęcony na oglądanie czas. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w koniczniku. Buziaki, pa pa!